Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne panny na czytaniu miłosnym na miesiąc maj bieżącego roku. Pierwsza część filmu będzie dotyczyła par, osób, które są w relacji małżeńskiej bądź partnerskiej. Druga część filmu jest dla osób samotnych, tak zwanych singli. W komentarzu pod tym filmem przypnę Wam wiadomość, odnośnik czasowy, w którym momencie rozpoczyna się treść dla samotnych panienek. Kochani, przypominam, że czytanie jest ogólne, może z Wami nie rezonować, jest to zupełnie normalne zjawisko, dlatego zawsze odsłuchujcie sobie dodatkowo znak ascendentalny swój bądź swego partnera, żeby poskładać te wiadomości jakoś do kupy, jak to się mówi. I teraz tak, pierwszy rozkład dla par. Po lewej stronie jest Wasza energia, po prawej Waszego partnera. Energie mogą się zamieniać miejscami, mogą się mieszać, więc te karty po prostu odbierajcie tak, jak Wam to pasuje do Waszej sytuacji życiowej. Będę mówić ogólnie partner życiowy. Film jest i dla pań, i dla panów. Każdy z Was wie, z kim tworzy relacje, więc nie będę ciągle powtarzać partnerka bądź partner, tylko partner życiowy, a każdy już wie, o kogo chodzi, o kim mowa. Myślę, że możemy zacząć. Karty są potasowane. Już je przekładam i rozpoczynamy rozkład. Co panna myśli na temat swojego partnera? Paś buław. Co wasz partner myśli o was? Gwiazda. Co panna czuje do swojego partnera? Sześć buław. Co wasz partner czuje do was? Osiem mieczy. Jakie są plany, zamiary panny względem jej partnera? Świat. Jakie są plany, zamiary waszego partnera względem was? Trzy buławy. Jak panna traktuje swojego partnera? Siedem buław. Jak wasz partner traktuje was? Pięć buław. Już kochani, już, bo się nie mieszczę z kartami. Ok. Co lub kto was łączy? Trzy denary. Co lub kto was dzieli? Paść kielichów. Jak będzie wyglądała wasza relacja w połowie maja? Osiem denarów. Koniec maja. Trzy kielichy i początek czerwca, rycerz kielichów. W tle czytania mamy królową kielichów. Poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego. Ktoś bliski waszemu sercu, kogo darzycie sympatią, może być to rak, może być skorpion, może być rybka, albo zupełnie inny znak, który ma po prostu takie cechy. Łagodny, spokojny, przyjacielski człowiek, świadomy swoich uczuć, kobieta bądź mężczyzna, no ale też zakochanie, tak? Czujecie się dobrze, wreszcie jest ktoś, kto być może was rozumie. To jest bliski waszemu sercu, na kim zawsze możecie polegać. Dziwi mnie tutaj troszeczkę ta piątka buław i siódemka buław. Nie wiem, macie jakiś konflikt
który chcecie tutaj jakoś rozwiązać, ewentualnie coś jest problemem. Tym problemem może być podróż, zorganizowanie wyjazdu, żeby się spotkać, żeby być bliżej siebie, ewentualnie podróże zagraniczne, zawodowe któregoś z Was, bądź poznaliście się przez internet na przykład, bądź poznaliście się gdzieś na wyjeździie sezonowym, w pracy za granicą. No i podtrzymaliście kontakt i teraz chcielibyście się znowuż spotkać, bo cały czas rozwijacie tą znajomość. No ale sytuacja taka, jaka jest na świecie, komplikuje to spotkanie, więc tutaj no, trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby zmierzyć się z tą sytuacją, wytrwać, przeczekać i poczekać na odpowiedni moment. Powiem Wam różne wersje, tak jak to zawsze bywa. Każdy z Was weźmie te karty, które do Was pasują. Najpierw sobie dopowiem ósemkę mieczy, siódemkę buław i piątkę buław. No właśnie. Kochani, ogólnie bardzo ładny rozkład. No widać, że tutaj naprawdę jesteście sobą zainteresowani i jeżeli tylko zaangażujecie się, wytrwacie w tej rozłące, to naprawdę może być z tego fajny związek. No są te motyle w brzuchu, które zwiastują zmiany, pozytywne zmiany, nadchodzącą miłość, nadchodzący dobry rozwój całej tej sytuacji. Kogoś, do kogo szybciej zabiło Wam Wasze serce, z wzajemnością oczywiście. Co Pan na myśli na temat swojego partnera? Paź buław. No na tej karcie mamy kobietę, która wypatruje gdzieś tam w oddali swojego wybranka. Tutaj na tym murku leży sobie list. Ja może Wam pokażę. Czyli tak jakbyście byli w ciągłym kontakcie, podtrzymywali korespondencję, wymieniali się emocjonującymi wiadomościami, tak? Bo zobaczcie, tu woda płynie z tego takiego jakby kraniku na ten list, więc on jest taki no bardzo emocjonujący, kojący Wasze emocje, rozpalający je. Na buławy to zaangażowanie, więc tutaj czekacie jakby na wiadomość zwrotną, ewentualnie kiedy się spotkacie, kiedy będzie jakiś dogodny termin, żeby właśnie wreszcie być ze sobą blisko. No i to są flirty, to są takie właśnie pierwsze, że tak powiem, kroki w poznawaniu się, w rozwijaniu jakiejś nowej znajomości. Więc panna jest zaangażowana, no i ma nadzieję, że będzie się to dalej rozwijało w dobrym kierunku. Na pozycji serca mamy szóstkę buław. No jest radość ze zdobycia kogoś, można powiedzieć tak kolokwialnie. Udało Wam się nawiązać z kimś fajną jakąś rozmowę, relację, być może już wspólne pasje, wspólne zainteresowania. Widać właśnie to zainteresowanie też z drugiej strony. No i panna jest cała szczęśliwa i zadowolona. Być może po długich poszukiwaniach wreszcie odniosła sukces i znalazła tą właściwą osobę. I teraz tak, jakie są plany, zamiary panny? Mamy kartę świat. No żeby to się szczęśliwie wszystko zakończyło i żeby ta znajomość rozwijała się w taki sposób, żeby można było powiedzieć, że za jakiś czas wchodzicie na kolejny etap tej znajomości, czyli ona jakby rozkwita, tak, jakby ewoluuje, transformuje się na te właśnie wyższe poziomy większego zaangażowania względem siebie. Może być też związek z cudzoziemcem bądź obcokrajowcem, z osobą, która być może mieszka poza granicami Waszego kraju. I jest to związek na odległość, dlatego no tutaj utrudnione jest spotkanie, zwłaszcza w tym galimatiasie, w tym całym zamieszaniu, które ma miejsce na świecie. No musicie znaleźć jakiś złoty środek, jakieś rozwiązanie na to, żeby to przetrwać, no i wreszcie się spotkać, tak? Bliżej poznać, no i bardziej angażować w to całe, w tą relację, w tą znajomość. Więc pannie świat gwarantuje
dobrą przyszłość, pozamykanie starych tematów i tak jakby nowy rozdział w swoim życiu. I tego panna chce, jest na to gotowa, przygotowana. Jak panna traktuje swojego partnera? Mamy kartę 7 buław i mag. No na pewno panna jest oczarowana. Na pewno chce mieć wszystko pod kontrolą. Jest bardzo pewna siebie, jest gotowa na ten nowy początek i zrobi wszystko, żeby poradzić sobie w kryzysowych jakichś sytuacjach bądź chwilowych problemach, które być może uniemożliwiają Wam to spotkanie. Natomiast panna jednocześnie też tak jakby dozuje uczucia, czyli nie otwiera, nie pokazuje tych swoich emocji, tylko no wszystko z dystansem, kroczek po kroczku, nie od razu, tylko takie troszeczkę właśnie wyznaczanie granic, można powiedzieć, tak? W rozwijaniu tej znajomości. Tak jakby panna nie chciała, żeby to za szybko poszło w pewien kierunek, który być może, którego być może panna chciałaby uniknąć. Więc to jest wszystko takie pod kontrolą, takie pewne, dopilnowane, świadome. No i panna wie, czego chce, więc będzie tutaj tak prowadzić, mam nadzieję, tą relację, żeby jej było na wierzchu. Dobrze. Co Wasz partner myśli o Was? Karta gwiazdy. Więc tutaj na pewno jest zafascynowany, zafascynowana Waszą osobowością. Świadomy odnalezienia być może tej właściwej, przeznaczonej mu osoby. Czuje się szczęśliwy, zakochany. No, zakochany to może jeszcze nie tak od razu, ale no żywi nadzieję, że będzie to szczery, fajny, udany związek, że może Wam zaufać, że chcecie tego samego, co oni, te takie same priorytety na przyszłość macie. No i że będziecie razem szczęśliwi, że panna, że Wy, panny, zaakceptujecie go bądź ją, tak? Jest optymistycznie nastawiony na dobrą przyszłość. Dobrze, na pozycji serca jest 8 mieczy, więc na pewno tutaj jeszcze wszystkiego o sobie ta osoba nie powiedziała Wam. Też Was tak dozuje kawałeczek po kawałeczku. Nie odkrywa wszystkich kart, tak jakby w taki pancerz się uzbroiła i pomalutku ściąga z siebie te warstwy. Natomiast też jest strach przed chorobą, jest strach przed tą pandemią. Są właśnie jakieś ograniczenia tym spowodowane i na pewno jakby to już było zażegnane, będzie ten pełny taki powrót do zdrowia, to ta osoba jest świadoma tego, że szybciej by się to wszystko między Wami rozwijało. Wydaje mi się, że ta osoba coś musi w sobie też pogodzić. Nie wiem, może właśnie jakieś obawy, zwątpienia, jakieś takie niezdecydowanie tutaj widzę, bądź kierowanie się jakimiś wzorcami z przeszłości, z nierozliczonych jakichś, bądź niedawno rozliczonych trudnych spraw z byłej relacji. I być może ta osoba się obawia, żeby tutaj się nie było powtórki z rozrywki, tak? Żeby nie popełnić tych samych błędów, żeby no znowuż w jakiś sposób nie dać się złapać w pułapkę, w sidła, które nakierują tą relację w jakiś niekorzystny, niekorzystny kierunek, że to się będzie rozwijać jakoś niewłaściwie. No jakieś takie obawy ta osoba ma, no jakoś tak, nie wiem, no miecze to myśli, słowa, jakieś być może w przeszłości wypowiedziane, no i ta osoba jest jakaś nieufna, teraz zdystansowana, no ma do tego prawo, zwłaszcza jeżeli jest to nowa znajomość, tak? Natomiast jeżeli jeszcze powiem, jesteście w takich dłuższych, stałych relacjach, no to tutaj też być może praca koliduje. Wchodzi w ten związek pomiędzy Wami, nie możecie się cieszyć swoją obecnością, ciągle są jakieś przeszkody, jakieś rozłąki dłuższe, które
wpływają na to, co się dzieje w Waszym związku. No i właśnie strach też przed tą chorobą, przed pandemią, przed tymi złymi wydarzeniami. Co Was łączy, kocha? A, jeszcze jakieś zamiary Waszego partnera? No tu są trzy buławy, czyli na pewno planuje z Wami dobrą taką, no, świetlaną przyszłość, ale też jest też planowanie podróży, więc być może właśnie tutaj i Panna, i Wasz partner bądź partnerka, no, chcecie zorganizować spotkanie, tak? Zwłaszcza te osoby, które gdzieś tam świeżo dopiero kroczą w nowej relacji. Co Was łączy? Trzy denary, czyli oboje jesteście bardzo zaangażowani w to, żeby pracować nad rozwojem tej relacji, ale być może poznaliście się w pracy, bądź poprzez sprawy zawodowe, tak? Na pewno się dogadujecie, no i jakby nie mówiąc, jest to dla Was obojga jakaś próba, jakiś egzamin, który zdefiniuje wszystko, czy no, jest Wam pisane być razem, czy nie. Ale po tym, co widzę, na pewno przez ten miesiąc tak. Co Was dzieli, kochani? Mamy tutaj młodą jakąś osobę spod znaku ryb. Ewentualnie to są po prostu emocje. Rozemocjonowanie, niezdecydowanie, przewrażliwienie. No i takie mieszane uczucia troszeczkę, tak? Niepewność być może, bo to dopiero rozkwita, to się dopiero rozwija. Czy będzie z tego uczucie, czy nie? Na razie jest zaangażowanie. No zobaczymy. No może być też tak, że którejś z Was być może jest w jakimś związku, bądź było. Dlatego tu ta piątka buław, konkurencja. No i ta druga strona musi Was wywalczyć, że tak powiem, zmierzyć się z tym. Natomiast jeszcze chyba nie powiedziałam, jak Was traktuje Wasz partner. No jest tu piątka buław i karta wisielca, czyli no przetrwać tam tą rozłąkę, tak? Przemyśleć sobie wiele spraw na przyszłość i też to zawieszenie tej relacji. Być może właśnie poprzez wyjazd jest tutaj ta relacja w jakiś sposób narażona na zastój, tak, na przestój, na rozłąkę, na izolację. Okej. Połowa maja nadal praca, więc albo oboje jesteście skupieni na pracy, no i nie macie, że tak powiem, czasu, żeby się jakoś zorganizować, albo nadal pracujecie nad tym, żeby na coś wymyśleć, żeby przyłożyć się i znaleźć czas dla siebie na to, żeby spędzić ze sobą jakoś miło czas. Praca nad sobą i praca nad relacją, tak? Takie pilnowanie terminów, szczegółów, ustaleń i tak dalej. Trzy kielichy, koniec maja, to jest dobre spotkanie, zrealizowanie swoich planów, więc być może uda Wam się spotkać, miło spędzić czas, razem gdzieś wyjechać, wyjść, zabawić się. No będziecie bardzo zadowoleni, no i później początek czerwca już mamy jakieś wyznania. Już Panna poczuje te motyle w brzuchu, już Panna naprawdę będzie oczarowana tym nowym partnerem. Będzie się Panna zakochiwać, no i to rokuje na przyszłość, więc mogą być jakieś romantyczne, wspólnie spędzone chwile, komplementy, jakaś miła podróż, no naprawdę dużo pozytywnych emocji zwiastujących fantastyczny rozwój tego związku, więc tego Wam, kochani, życzę. Bawcie się, korzystajcie z życia, oczywiście z rozsądkiem i cały czas z taką wewnętrzną kontrolą, żeby nie dać się w jakiś sposób wykorzystać. Ale jeżeli uświadomicie sobie, że ta osoba ma szczere, naprawdę dobre intencje, to jak najbardziej oddajcie się temu uczuciu, tak? Bądźcie szczęśliwi. Królowa Kielichu gwarantuje poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego, więc to jest chyba właściwa osoba dla Was. Może to być skorpion, może być to ryba, rak, ale niekoniecznie. Jaka rada dla Was, moi kochani? Rycerz mieczy. Nie działajcie gwałtownie i pochopnie. Nieprzemyślanie, tak? Bo co nagle to po diable, jak to się mówi. Natomiast oczekujcie lada moment jakichś szybkich wiadomości.
No i przemyślcie sobie wiele spraw, żebyście byli przekonani co do pewnych decyzji, żeby właśnie nie działać na łapu-capu pochopnie, bezmyślnie. Na co, na kogo macie uważać? Król kielichów, czyli spokój, poczucie bezpieczeństwa, ale też intuicyjne wybory. No i żeby Wam to uczucie gdzieś tam nie czmychnęło, tak? Jak okazja sprzed nosa. Więc uważajcie i dokonajcie dobrego wyboru, intuicyjnego wyboru. Bo intuicja na pewno Was nie zawiedzie. Ok. I aniołek dla Was. Rozmowy od serca. Jaka piękna karta. Proszę bardzo. Szczerze porozmawiaj o swoich odczuciach ze swoją drugą połową. No właśnie. Oj, będą rozmowy bardzo takie szczere i romantyczne. Może karty mówią, uważaj na to, co mówisz, tak? Zwróć uwagę na formę. Może, żeby od razu wszystkiego za dużo nie powiedzieć, żeby ta druga strona zbyt pewnie się nie poczuła, zwłaszcza, że on bądź ona no, też tak troszeczkę się zamyka w sobie i nie o wszystkim chce mówić. Karta dla Was. Uporządkuj swoje myśli i uczucia. Wszystko sobie trzeba przemyśleć, poukładać, upewnić się, że tego właśnie chcecie. No idźcie za tym, kochani. Realizujcie swój plan. Bądźcie szczęśliwi. Tego Wam, kochani, życzę. Wytrwajcie w swoich postanowieniach. Życzę Wam wspaniałego, udanego maja, przepięknej pogody, ale też miłych spotkań, udanych właśnie jakichś wyjazdów, miłych randek, dużo radości, pogody, ducha i spełnienia. A teraz zapraszam wszystkie samotne panny. Za chwilę będzie czytanie dla Was. Potasuję karty i zaraz wracam. I witam serdecznie wszystkie samotne zodiakalne panny na czytaniu miłosnym na miesiąc maj 2021. Karty mam już potasowane, teraz je tylko przełożę. Już, kochani, patrzymy, co tam ciekawego w uczuciach się dla Was zapowiada. Najpierw przeszłość. Dlaczego panna jest sama? Bo 7 buław. Obecna sytuacja. Głupiec. Połowa miesiąca, piątka mieczy. Wasze nastawienie na tą sytuację. Król mieczy. Co karty radzą? Gwiazda. Przeszkody. 5 buław. I koniec miesiąca, 10 kielichów. No bardzo ładnie, moi kochani. W tle czytania mamy 2 miecze, czyli jakieś niezdecydowanie, bądź daliście sobie czas na pewne przemyślenia, bo tak naprawdę nie wiecie, co zrobić, macie wątpliwości. W przeszłości było 7 buław, czyli no albo jakieś trudności, albo niewłaściwe osoby, ewentualnie stwarzanie dystansu, wyznaczanie pewnych granic, taka nieufność, bronienie się przed pewnymi uczuciami, emocjami. Tak jakby no są nieraz takie osoby, które jak już poczują, że ktoś bardziej się angażuje, to jakoś uciekają, wycofują się, i no nie wiem, jakoś tak dziwnie zachowują się, jakby nie miały odwagi związać się z kimś. No nie wiem, czy tutaj o to chodzi, a może po prostu no, jakieś właśnie problemy życiowe bądź przekonania nie pozwalały Wam bądź ograniczały możliwość poznania kogoś fajnego, albo mówię, ogólnie nie trafiliście na właściwą osobę. A z kielichów, no trochę takie właśnie uciekanie przed miłością, przed uczuciami. Może sprawy zawodowe na głowie i nie było czasu na uczucie, życie prywatne.
Teraz zaczyna się coś od początku, jakaś nowa przygoda. Panna jakby ryzykuje jakąś nową znajomość bądź nową swoją historię w swoim życiu. Karta głupca mówi o nowym etapie, czyli może pojawił się ktoś nowy, ktoś, kim panna jest zainteresowana. Mamy tutaj królową denarów, więc to może was symbolizować, moje kochane panny, bo to jest wasz trygon ziemski. Ewentualnie jakaś inna panna, byk bądź koziorożec. No, gdzieś jest zainteresowany znajomością z wami i no, konkretnie tutaj panna chce wejść w tą znajomość, tak? Trochę ryzykuje, trochę się obawia, ale działa. Może ktoś nowy zapoznany w pracy bądź poprzez sprawy zawodowe. A może mama, siostra gdzieś tam zapoznała na jakiejś uroczystości rodzinnej. Jednym słowem, panna już konkretnie zdecydowała, że robi nowy krok w swoim życiu i zmierza w kierunku poznania kogoś, żeby wreszcie stworzyć związek, założyć rodzinę, być z kimś. W połowie miesiąca mamy piątkę mieczy, czyli jakieś zamieszanie słowne związane z wyjazdem. Ewentualnie panna jest tak pewna siebie, że wreszcie przejmuje stery swojego życia w swoje ręce i bez względu na wszystko chce odnieść sukces, chce być z kimś. Niektóre panny mogą wejść w konflikt słowny z rakiem. Bądź barany. Natomiast wydaje mi się, że tutaj poznaliście kogoś, za wszelką cenę będziecie chcieli, żeby doszło do podróży, do wyjazdu, do spotkania, żeby z tą osobą właśnie spędzić miło czas, porandkować sobie, poromansować. Wasze nastawienie, król mieczy. To jest czytanie dla panien, które w przeszłości były zranione. Zranione nieudaną relacją, trudnym rozwodem, stratą bliskiej osoby. I po prostu jesteście teraz bardzo ostrożne i tak wszystko bierzecie na logikę. I ten rozum z tym sercem zawsze teraz będzie wygrywał, ponieważ panna bardzo broni swojej przestrzeni emocjonalnej. Naprawdę musi już poczuć, że może zaufać tej drugiej osobie, żeby otworzyć się emocjonalnie i udostępnić, tak, wejście do swojego serca, bo ten król mieczy na cały czas tym mieczem grozi, tak. Panna chce wiedzieć, na czym stoi, żąda uczciwości, no i nie pozwoli się po raz drugi wykorzystać czy oszukać, więc tutaj bardzo tak świadomie, logicznie i pewnie musi postępować, jeżeli chodzi o nową relację, ale no, pewne rzeczy sobie uświadomiła, o pewnych rzeczach się przekonała i wie już, w jakim kierunku chce zmierzać. Co karty radzą? Karta gwiazdy. Karty mówią, że przeznaczenie jeszcze czeka na ciebie, panno, że ta osoba być może jest ci pisaną osobą, że możesz z nią być szczęśliwa. Zaufaj, otwórz się, miej nadzieję, że będzie dobrze, a spełnią się twoje marzenia. Więc tutaj troszeczkę właśnie wiary w siebie i otwartości takiej emocjonalnej, a będzie dobrze. Nie zamykaj się w tej swojej skorupce, bo jak ktoś wyczuje, że ty jesteś taka zimna, niedostępna, tak jak ten król mieczy i stwarzasz dystans w jakiś sposób, no to ludzie mogą się zniechęcać. No, trzeba odciąć się od przeszłości, nawet jak ona była bardzo trudna. Dobrze. Przeszkody. Piątka buław. Wydaje mi się, że chodzi tutaj o brak wytrwałości, odwagi, czyli takie zmaganie się samemu ze sobą, ewentualnie. No jest jeszcze ktoś trzeci, nie wiem, może zainteresowałyście się osobą, która jest w związku z kimś. No też tak może być, ja wam zawsze różne wersje mówię. Mamy tutaj kartę świat, więc może chodzi o to, że ta osoba, to jest związek na odległość, ta osoba po prostu mieszka poza granicami waszego
kraju. Bo ten rydwan to wydaje mi się, że chodzi o zorganizowanie też za wszelką cenę podróży, spotkania, żeby się spotkać z tą osobą. A na przeszkodzie właśnie jest tutaj ten wyjazd zagraniczny i związane w związku z tym zamieszanie. No wiecie, te testy, te wszystkie sprawy związane z pandemią. Koniec miesiąca, 10 kielichów, więc bardzo miłe rodzinne spotkanie, ale niekoniecznie, ogólnie może być spotkanie właśnie z tą osobą, która zrobi na Was bardzo dobre, ciepłe wrażenie, na której możecie polegać, której być może tak już zaufacie, że no, jest szansa stworzenia naprawdę bliskiej relacji z tą osobą. Koniec zmartwień też. Koniec zmartwień i diametralne, szybkie zmiany w Waszym życiu. Wreszcie zaczniecie się emocjonalnie podnosić. Być może po jakichś trudnych wydarzeniach z przeszłości. Panna zacznie się zmieniać. I koniec takiego intensywnego myślenia, zadręczania się o tym, że wreszcie chce z kimś być, chce mieć rodzinę, chce mieć dzieci, tak? Takie natarczywe myśli i czasami no, bezsilność na pewne wydarzenia i ograniczenia, bo ta dziesiątka mieczy to są słowa, myśli, wiadomości, informacje, rozporządzenia, które po prostu powodują, że no, nie możemy pewnych rzeczy przeskoczyć, a nas ograniczają w naszym działaniu, więc tutaj to się kończy i pojawia się optymizm, pojawia się spełnienie i nadzieja na to, że no, poznaliście kogoś, kto być może rokuje na Waszego partnera bądź partnerkę docelowego. Tak to wygląda, kochani. Więc dwójka mieczy, no. Przemyślenia i zastanawianie się. Myślę, że to już macie za sobą. Oceniajcie sytuację obiektywnie. Starajcie się postawić też w sytuacji tej drugiej strony. No i nie wrzucajcie wszystkich do jednego worka. To, że ktoś był kiedyś draniem bądź złą osobą i zrobił Wam krzywdę, to nie znaczy, że ta nowa, druga osoba jest taka sama i będzie Was tak samo traktować. Trzeba dać szansę, ale oczywiście zachować zdrowy rozsądek, mieć cały czas rękę na pulsie i wyczuwać moment, tak? Czy jest dobrze, czy jest źle. Jak zaczyna być źle, to po prostu zawinąć manatki i odejść. No dobrze, moi drodzy. Jakiś wyjazd przed Wami, jakaś podróż, jakieś spotkanie, jakaś randka. Życzę Wam, aby udana była, żeby ta osoba spełniła Wasze oczekiwania. No chyba, że się rozczarujecie, bo wyjdzie, że ma rodzinę. No też może być taka wersja tutaj, więc uważajcie, bo te piątki mi się tu nie podobają. Że jest konkurencja, że być może jest ktoś za granicą gdzieś. Ale raczej ta pierwsza wersja. Tego Wam, kochani, życzę. Jaka rada dla Was? Karta arcykapłanki. Bądźcie przezorne, ostrożne i przewidywalne przede wszystkim. Ale jeżeli coś jest niejasne, wyjaśniajcie sytuację. Nie tolerujcie tajemnic. Na co, na kogo macie uważać? Karta słońca. Rodzina. Zwróćcie uwagę na rodzinę. Nie wiem, tej osoby, z którą się spotkacie, bądź no, nie zważajcie na to, co mówi rodzina, bo też tak czasami może być, że no, rodzice próbują układać nam życie, wtrącać się, decydować, tak jakby to oni mieli żyć później z Waszym przyszłym partnerem bądź partnerką, a nie Wy. Nie pozwólcie sobie na to. Natomiast karta słońca jest to też no, informacja, żeby nie przegapić tak tej właściwej osoby, z którą być może będziecie mogli stworzyć fajny związek, fajną rodzinę, z którą po prostu będziecie szczęśliwi. Zwróćcie na to uwagę, moi kochani. Jaki aniołek dla Was? I aniołek dla Was. Oszustwo. Widzicie? Ktoś zakłada maskę. Dlatego bądźcie podejrzliwe, weryfikujcie wszystko. Ktoś w tym związku nałożył maskę skrywającą jego prawdziwe ja. No mówię, tu może być też wersja, że wszystko ładnie, pięknie, ale ta osoba ukrywa rodzinę i to może Was podłamać troszeczkę. Więc tutaj no, zastanówcie się dobrze,
i zweryfikujcie tego człowieka, żeby nie dać się manipulacji, tak? Nie poddać się manipulacji, no i nie dać się wkręcić w jakiś romans, gdzie po prostu no, nie pójdzie Wam to na rękę. Wszystko zależy od Was. Decyzja należy od Was, moi kochani. Może jesteście świadomi, że ta osoba kogoś ma, bądź jest u kresu swojego związku, czyli nic ich już nie łączy i są w trakcie na przykład rozwodu, tak? Ale jest jakaś tajemnica, coś musicie wyjaśnić, więc bądźcie przezorni, ostrożni, dociekliwi i zanim podejmiecie konkretną decyzję, upewnijcie się, że macie rację, jesteście świadomi tego, w co wkraczacie, bo jest pewne ryzyko, bo jest karta głupca, więc nie popełniajcie głupot. I aniołek, jesteś chroniony, więc tutaj być może ta karta gwiazdy mówi, że jesteś chroniony, jesteś urodzony pod szczęśliwą gwiazdą i mimo wszystko, co by się nie działo, panno, będzie dobrze. Tylko uważaj na siebie i podejdź do sprawy rozsądnie. Wszystkiego dobrego, kochani. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne i na pewno nie dla wszystkich panien. To jest w ogóle niemożliwe. Każdy z Was ma inne życie. Może dla jednej, może dla dwóch. Piszcie w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, życzę wspaniałego maja, dużo uśmiechu, pogody ducha, trafnych decyzji, miłych znajomości, miłych randek, no i słoneczka bardzo dużo, żebyście się cieszyli piękną pogodą, odpoczywali i wszystkiego dobrego. Dziękuję kochani za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.